Dzisiejszym gościem jest Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Witam Cię, Mikołaju. Witam Ciebie, witam wszystkich, którzy nas oglądają. Od ilu lat jesteś prezesem Fundacji Wolne Miejsce? Fundację Wolne Miejsce założyłem w trochę dziwny sposób, dlatego że to 22 lata temu, nie myśląc o żadnej organizacji, fundacji, o żadnej takiej instytucji, po prostu zaprosiłem człowieka, sąsiada na wigilijne wolne miejsce. Jest to tradycja w Polsce tak znana przez wszystkich i praktykowana z takim pustym talerzem. Ja 22 lata temu postanowiłem zmienić swoje życie, zacząłem czytać Biblię, zacząłem rozumieć, starać się rozumieć Boga, a poprzez to kochać drugiego człowieka. I wtedy zauważyłem, że ta tradycja nie jest zbyt fajna, kiedy to miejsce jest wolne, jest puste, że to miejsce należy zapraszać człowieka żywego. I taki człowiek mieszkał koło mnie, był samotny, ja go zaprosiłem i okazało się, że dla niego ta wigilia była no, po prostu cudowna, bo był z drugim człowiekiem, jadł potrawy świąteczne, po prostu cieszył się, jak kiedyś był dzieckiem. I to pokazało mi, że tak niewiele trzeba, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. Wtedy postanowiłem zapraszać już ludzi do nas, do mojego mieszkania. To znaczy, najpierw dzieci nie mieliśmy, wigilię, Wielkanoce, to był standard, że coraz więcej ludzi przychodziło. Z czasem tak dużo, że musieliśmy te wydarzenia przenieść najpierw do restauracji. Kilka lat to się odbywało w lokalach różnych, w restauracjach, a później 2012 rok, wielki przełom, zaczęliśmy zapraszać ludzi do wielkich hal w miastach, najpierw to były Katowice, bo tam mieszkam, ale później wiele innych miast w Polsce, tak jak Warszawa, Łódź, Kraków, Kołobrzeg, z którego pochodzę. W tej chwili pracujemy w 25 miastach i tam wszędzie odbywają się Wigilie, Wielkanoce. Podczas COVID-u zmieniliśmy formułę na mobilną, czyli zamiast zapraszać osoby do nas, bo nie mogliśmy, postanowiliśmy odwiedzać te starsze, ubogie i samotne osoby właśnie w dzień świąteczny przez naszych wolontariuszy z pakietem świątecznym, ale tak naprawdę z życzeniami, bo jakby nie chodzi o tej idei o samo wykarmienie osób, bo podczas świąt jakby jedzenie schodzi na ten dalszy plan. Pierwszym, jakby najważniejszym powodem naszego działania jest to, żeby pomóc osobom przeżyć ten trudny czas samotności, a tak naprawdę też poznać się, bo same święta nie rozwiązują w ogóle problemu. One są, można powiedzieć, takim widocznym miejscem, ale one pokazują, że osoby samotne potrzebują drugiego człowieka, a my jako fundacja zaczęliśmy wtedy organizować wiele innych spotkań, różnych eventów z różnych okazji, typu Dzień Dziecka, typu oczywiście Światowe Dni Walki z Głodem i tak dalej, i tak dalej. I to powodowało, że fundacja się rozwijała. Na nieznajomych ludzi z Austrii, którzy prowadzą takie sklepy socjalne, tam pojechaliśmy do Wiednia, nauczyliśmy się i takie sklepy w Polsce jako pierwsi założyliśmy. Taki pierwszy sklep socjalny w Katowicach powstał w Polsce, Spichlerz, w Warszawie. To jest ten sklep, Spichlerz tak. Się nazywa. Spichlerz to jest sieć, to jest nasza sieć naszych sklepów socjalnych, bo już jest ich więcej. Cały czas otwieramy, teraz za kilka tygodni otwieramy kolejny w Tychach. I myślę, potem Przemyśl, tam właśnie blisko granicy, gdzie dzisiaj też tak dużo przebywamy czasu. Z czasem tych sklepów socjalnych, mam nadzieję, będzie tyle, ile miast w Polsce, dlatego że to są sklepy, które bardzo pomagają osobom i no nie tylko ubogim. Także to są sklepy socjalne, właśnie one są całkowitą przeciwwagą rozdawania. To jest zupełnie nowa idea. Idea, która polega na tym, że każda osoba jest klientem. Każda osoba musi wydać tam określoną kwotę pieniędzy. Ona jest oczywiście niższa. Bardzo często to są ceny opowy niższe niż normalne ceny w sklepach tradycyjnych, aczkolwiek jest to taki bardzo ogólnie, bo czasami coś jest dużo taniej, czasami coś jest troszkę taniej, zależy jak nam się uda pozyskać te produkty. One są z krótką datą przydatności, chociaż nie wszystkie. Czasami zupełnie mamy zdarowiznę i one są z dłuższą datą przydatności, ale tam wszystkie osoby, które do nas przychodzą, muszą mieć skierowanie z OPS-u lub MOPS-u, czyli urzędowo stwierdzono, że ta osoba mniej zarabia niż powiedzmy średnia krajowa, bo to jest tam około 2000 zł bodajże miesięcznie, czyli łapią się wszyscy renciści, emeryci, także te osoby, które najbardziej potrzebują tej naszej pomocy i tam właśnie wszystkie sobie mogą taniej kupić, ale nie jest to najważniejsze, bo najważniejsze w sklepach socjalnych są kawiarenki. Są miejsca spotkania tych właśnie ludzi potrzebujących właśnie z naszymi wolontariuszami, z osobami z fundacji. Tam można przy dobrej kawie, tam jest milion spotkań tematycznych. Oczywiście uczymy na komputerze, mamy za darmo prawników, notariuszy, mamy spotkania tematyczne, jakieś warsztaty, oczywiście zero waste, nie marnowania żywności, tak potrzebne w tych czasach obecnych. I tam tak naprawdę poznają się ludzie i wtedy wychodzą z tego relacje. Więc to jest ta idea fundacji przez speakerze.
U nas w ogóle też widzę, jak dużo jedzenia się marnuje. Cały chleb do kubła potrafią wyrzucić. Dokładnie, dlatego idea właśnie sklepów socjalnych przeciwdziała takiego marnowaniu żywności. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, która jest bardzo ważna, to właśnie uczy takiego, można powiedzieć, racjonalnego życia. Bardzo istotne jest to, że nie uczy rozdawnictwa. My nie chcemy mówić osobom, które źle że się mają, że jest im dobrze i my im coś za to damy i tak dalej będzie. Nie, nie, nie. My chcemy powiedzieć, słuchajcie, przyjdźcie do nas, bądźcie naszymi klientami, tutaj macie taniej, ale jeśli macie problem, to pogadajmy o tym, porozmawiajmy. Tak naprawdę gdzie jest źródło tego problemu? Bo nie sztuka jest cały czas o problemie mówić i nic nie robić. Sztuka jest to, żeby to zmieniać. A pomagacie też uchodźcom z Ukrainy. Czy możesz powiedzieć coś więcej o tym? Tak, jak najbardziej. Kiedy wybuchła wojna 24 lutego, nasza fundacja oczywiście nie była przygotowana do pomocy uchodźcom, bo nikt chyba nie był przygotowany, bo nie mieliśmy wcześniej takiej sytuacji, ale chwilę później, czyli już 27 lutego, zameldowaliśmy się na granicy w Medyce po to, żeby wykarmić osoby, które przekraczają granicę. My mamy w fundacji taki wielki garnek. Na Facebooku na wolne miejsce możecie wszyscy sobie zobaczyć, jak wyglądają nasza praca. Mamy ogromny gar 300-litrowy na ogniu. Gotujemy tam 1000 porcji zupy i to przed wojną bardzo często wykorzystała się ten gar do czy Wigilii, Wielkanocy, czy innych wydarzeń. Więc to mogliśmy wykorzystać. To był nasz sprzęt. Zapakowaliśmy to do ciężarówki fundacyjnej. Wzięliśmy kilka osób od nas z fundacji. Wzięliśmy oczywiście produkty żywnościowe ze spichlerzy naszych sklepów socjalnych i nasz plan był jechać na 2, góra 3 dni, pomóc wykarmić w tym najważniejszym momencie, kiedy padał śnieg, kiedy było bardzo zimno, kiedy osoby przekraczały granicę i stały kilka dni przed kolejką, stały w kolejce po stronie ukraińskiej i były bardzo zmęczone, bardzo głodne. Kiedy przyjechaliśmy tam, okazało się, że wszystkim jesteśmy bardzo potrzebni, bo po pierwsze karmimy. Mamy tutaj, co w twoim tle widzisz, kawy, herbaty, zupę, mamy pielmieni też, dostajemy co chwilę takie właśnie pierożki, dostaliśmy pulpety, dostaliśmy mnóstwo fajnych produktów i to wszystko zaczęliśmy gotować i dawać tam, ale mało tego, mieliśmy żywy ogień. Pod garnkiem palił się coraz ogień. To widziałam bardzo właśnie na zdjęciu. Osobom. Tak, to było bardzo potrzebne osobom zimą, kiedy były zmarznięte. Jedna pani nawet w jakimś wywiadzie opisała to, że ten ogień uratował jej życie. Ona już była tak przemarznięta, że ledwo doszła, już nie umiała się ruszać. Musiała godzinę leżeć przy naszym ogniu na kartonach, żeby dojść do normalnej temperatury i iść dalej. Więc wiedzieliśmy, że jesteśmy tam potrzebni i zostaliśmy. Dzisiaj to już jest prawie 5 miesięcy, już nawet tego nie liczę. Ale Mikołaj, czy wy pomagaliście tym osobom, co naprawdę z terenu wojny przyszły? Bo słychać coraz częściej, że są osoby, gdzie nie ma wojny. I wykorzystują dobroć Polaków. Wiesz co, ja nie obraź się, ale muszę ci powiedzieć taką rzecz, ona ci się nie spodoba, ale zawsze ktoś, kto nie chce pomagać, ja cię nie znam oczywiście, ale ktoś, kto nie chce pomagać, musi znaleźć powód. Bo jeśli miałby powiedzieć, że nie pomagam kobietom, dzieciom, starszym osobom, no to wtedy ktoś mu powie, no co ty zwariowałeś, no jak ty się zachowujesz. Ale jeśli powiemy, a to nie są potrzebujący, to są wykorzystywacze, to wtedy ktoś powie, no tak, to nie pomagajmy. I takie osoby też są i niech będą. Ja myślę inaczej. Dla mnie każda osoba, która potrzebuje pomocy, bez względu na to, czy ona będzie z terenu wojennego czy niewojennego, jeśli przekracza granicę, jedzie do obcego kraju i staje się uchodźcą, to czy ona jest bogata, biedna, czy jest zdrowa, czy chora, czy ma dobre, czy złe intencje, jest potrzebująca. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, gdybym ja miał być uchodźcą, jechać do innego kraju, obojętnie jakiego, nawet to będzie, niech to będzie najpiękniejszy kraj na świecie, ale tracę wszystko, co wcześniej dotychczas miałem, kontakty, relacje, przyjaciół, dom, bezpieczne życie, normalne życie, na coś, co jest związane z tym, że ja będę u kogoś, ktoś będzie mi pomagał, będę od kogoś zależny, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. I mówienie o tym, że to są osoby, które wykorzystują sytuację, jest totalnym nonsensem, dlatego że nie ma możliwości, żeby ktoś chciał skorzystać z bycia uchodźcą. To jest skrajnie niemożliwa teza. Charków oczywiście. To są miejscowości, w których oni przyjeżdżają. To jeżeli ktoś ma wątpliwości, komu my pomagamy, to ja serdecznie zapraszam. W Medyce 24 godziny na dobę, non-stop, dzień i noc karmimy ludzi. Wystarczy przyjechać na parę godzin, na dzień, na dwa, na tydzień, pomóc nam i zobaczysz, komu pomagamy. Wtedy jakby można powiedzieć, odpowiedź jest sama.
No bo ludzie poprzyjmowali do swoich domów uchodźców, a teraz się skarżą. Ja nawet miałam wywiad z taką osobą, co poprzyjmowała do domu uchodźców, a później po prostu miała problemy. Jest dużo takich ludzi. Ja się tym nie zajmuję. Problemami ludzi, którzy jeśli chcą pomagać, a potem mówią, że z tego tytułu mieli problemy, to jest ich sprawa. Ja pomagam. Moim problemem jest to, że jesteśmy zmęczeni od 5 miesięcy, ale ponieważ fundacja jest powołana po to, żeby pomagać ludziom, nie ma w tej chwili świąt, aczkolwiek były święta wielkanocne i udało nam się cudem zorganizować zarówno polskie, jak i ukraińskie, które były tydzień później i udało się to zrealizować, także że my nie zostawiliśmy żadnego Polaka bez pomocy, którym dotychczas pomagaliśmy. Mało tego, każdego dnia realizujemy pomoc w miastach poprzez spichlerze. W kilku miastach również robimy zakupy dla seniorów, tak jak w Katowicach. Kiedy był COVID, a już są głosy, że... Widziałam, że w dużo miastach macie już te spichlerze. Tak, a jeszcze pomagamy, robimy zakupy seniorom, które dowozimy pod dom, nasi wolontariusze. Robimy też zakupy, robiliśmy jak był COVID, czas COVIDowy, dla osób w COVIDzie, które były w kwarantannie, które były przywożone co drugi dzień zakupy pod dom i prawdopodobnie to za chwilę wróci, bo wiemy, że to nasilenie znowuż jest przed nami. Więc w związku z tym my działamy wszechstronnie. To nie jest tak, że działając na granicy w medyce, my nie robimy działań dla Polaków. Nic nie zostawiliśmy, tylko dodaliśmy granicę, pozyskaliśmy mnóstwo wolontariuszy z tego świata. Szukamy oczywiście cały czas dalej tych chętnych do pomocy. Jesteśmy zadowoleni z relacji, które zostały poprzez to wytworzone, bo to są relacje, które zostaną z nami na lata. Wojna prawdopodobnie kiedyś się skończy, w co bardzo głęboko wierzymy, ale relacje między nami, między wolontariuszami, między ludźmi, którzy mają w swoim sercu empatię, które mają wolne miejsce dla drugiego człowieka, one pozostaną. No bo też pozyskujecie wolontariuszy z USA na granicy w medyce. Możesz powiedzieć coś o tym więcej? Tak, właśnie my teraz jesteśmy w Ameryce, dlatego że mamy cykl spotkań z naszymi wolontariuszami, którzy już byli u nas na granicy. Nas pozapraszali, żeby przedstawić tą ideę tutaj swoim sąsiadom, swoim przyjaciołom. Też w kilku kościołach byliśmy ukraińskich w Ameryce i jeszcze będziemy. Baptystach, jak widziałam, w kościele baptystów byliście. Też, tak. Tu kościół baptystyczny to jest największy kościół w Ameryce. Tutaj oczywiście również jesteśmy zaproszeni, byliśmy i też będziemy w kilku ukraińskich kościołach w Sacramento, właśnie czeka nas w niedzielę też spotkanie, to 4 nabożeństwa. Tam są osoby, które na początku wojny do nas przyjechały. To byli wolontariusze z Ameryki, przyjechali bardzo licznie na początku i nam bardzo pomagali. Przez pierwszy miesiąc czasu około, to najtrudniejszy miesiąc, kiedy było najzimniej, najtrudniej, oni byli dla nas wielką podporą i my dzisiaj poprzez to, że jesteśmy przez nich zaproszeni, możemy o tym powiedzieć, co dalej. Też poprosić ich o dalszą pomoc, szczególnie teraz wakacje, czas wolny, gdzie można wysłać młodzież, która może nam pomóc przy naszych zmianach dziennych i nocnych. To jest raz. Po drugie też cieszymy się, że Amerykanie też wspierają to i finansowo. To jest bardzo istotne, dlatego że w Polsce, w miastach, prezydenci miast, wiele organizacji jest zajętych właśnie pomocą w miastach. My na granicy troszkę jesteśmy sami. No nie podlegamy po żadne miasto, nikt nam nie może pomóc z ramienia, nie wiem, Polski, jakby urzędu takiego głównego, czy urzędów miast. My szukamy wsparcia w taki sposób i uzyskujemy je, za to bardzo serdecznie dziękujemy. A po drugie, Amerykanie mają bardzo mocną misyjność w swoim sercu. Oni zawsze, kiedy są konflikty na świecie, to właśnie obojętnie jak to daleko jest od ich kraju, właśnie wysyłają ludzi. Także to jest dla nas bardzo, bardzo cenna pomoc. A jak skończycie pomagać uchodźcom z Ukrainy, to co dalej będziecie robić? Cały czas mamy projekty wigilijne, wielkanocne. W spichlerze tą sieć powiększamy. Każdego miesiąca praktycznie gdzieś powstaje kolejny sklep socjalny. Więc pracy przed nami jest bardzo dużo. A jeśli chodzi o skończenie pomocy z Ukrainą, to ja sądzę, że to potrwa wiele lat. Dlatego, że wojna, która się zakończy pewnie za, mam nadzieję, ileś miesięcy, ona jeszcze będzie generowała masę problemów, bo kraj Ukrainy będzie trzeba odbudować, będzie trzeba prawdopodobnie pomóc wielu osobom też właśnie potem wrócić do swojego kraju, dlatego że to wszystko będzie powodowało, że fundacje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe są bardzo wtedy potrzebne, bo my szybko się organizujemy. Przykład to, że 27 lutego byliśmy już na granicy, w pełnej gotowości, właśnie tym naszym samochodem, który jest za tobą, z tym właśnie logiem naszym, żeby mogliśmy od razu już gotować i pomagać ludziom. 4000 posiłków każdego dnia.
My wydaliśmy już prawie 1 000 000 posiłków w ciągu tych 5 miesięcy. To pokazuje, jak bardzo dynamicznie potrafimy to zorganizować. Wielkie, no powiedzmy, urzędy nie potrafią tego zrobić, bo potrzebują czasu. My, jako ludzie, którzy się zbieramy, robimy to akcyjnie, błyskawicznie. I dlatego myślę, że przed nami jest bardzo dużo pracy. Zachęcam wszystkie osoby, które mają troszeczkę inne myślenie, mniej empatyczne, aby przyjechały nam pomóc. A jeśli nawet są niedowiarkami, to tym bardziej oni przyjechali. Mieliśmy taki fajny przykład. Był taki fajny wolontariusz, nie będę mówił jego imienia, ale troszkę nas tak skrytykował gdzieś w Katowicach. Powiedział, a wy tak ciągle na tej granicy siedzicie, komu wy tam pomagacie? Przecież to już więcej ludzi wraca na Ukrainę, a wy tam wciąż siedzicie. Ja mówię, tak, wraca 30 tysięcy ludzi każdego dnia. Tak, nie więcej. Ale około 15-20 tysięcy przekracza granicę do Polski. Jeśli dziennie pomagamy choćby jednej osobie potrzebującej, to już warto, bo jedna osoba jakieś zaczęła fundację w mojej historii. Od jednego sąsiada zaczął się ogromny ruch, największy w Polsce, wigilijny, wielkanocny. Więc jeżeli jedna, a tam dziennie jest kilka tysięcy osób. My robimy dziennie od 1000 do 1500 posiłków każdego dnia. To jeżeli takie są potrzeby, to jak ja mogę zawrócić do domu? I zaprosiłem go, mówię, słuchaj, przyjedź na jeden dzień, zobacz, jak to wygląda. Kiedy przyjechał, już został. Pomagał, już był kilka razy, wspiera nas, pomaga, bo właśnie zobaczył drugiego człowieka, zobaczył tą potrzebę, zobaczył też łzy, zobaczył te emocje kobiet i dzieci, starszych ludzi. Teraz bardzo dużo starszych ludzi przejeżdża granicę, dlatego że to są osoby, które w pierwszym momencie myślały, że przeczekają tą wojnę, ale po czasie okazało się, że muszą opuścić swoje domy, swoje wioski, miejscowości, w których mieszkają, bo tam się nie da żyć w niektórych miejscach. I naprawdę z bólem. Bardzo często oglądają się, jedząc u nas zupę, patrzą w stronę Ukrainy i płaczą. A co byś, Mikołaj, chciał powiedzieć na koniec? Myślę, że to, co powiedziałem przed chwilą, zachęcam wszystkich do pomocy. Kontaktujcie się z nami, jeśli chcecie przyjechać na granicę do medyki na dzień, dwa, tydzień, dłużej. Mamy mieszkanie, przyjmujemy wolontariuszy. Wolontariusze u nas są w bardzo dobrych warunkach. Dajemy komfortowe mieszkanie, wyżywienie. No, prosimy o pracę, 12 godzin w ciągu dnia, w ciągu nocy. Nie jest to ciężka dzisiaj praca. Zimą była dużo, dużo trudniejsza, było zimno, teraz jest lato. Nie mówię, że to jest komfortowo, bo jesteśmy na powietrzu cały czas, ale jest to praca, która daje bardzo duże poczucie spełnienia. Poznaje się też dużo fajnych ludzi, więc zachęcam do właśnie takiego działania. Zachęcam też do wsparcia. Można przez nas przekazania różne produkty. My codziennie ogromnej ilości wydajemy kaw, herbat, poczułem cukier, mleko, słodycze dla dzieci, wszelkiego rodzaju odświemisie, mówię o nowych rzeczach najfajniej, żeby dawać tym dzieciaczkom. Coś, co potrzeba ludziom w podróży, różnego rodzaju rzeczy, które się przydadzą, małe, drobne, czy słodycze, czy różnego rodzaju inne deserki. To wszystko jest przez naszą fundację, może być przekazywane osobom. Tak się można przyłączyć, tak można pomagać. A w innych miastach, gdzie spicherze już są, przychodźcie, moi państwo, zostańcie naszymi wolontariuszami, pomagajcie osobom potrzebującym, rozmawiajcie w kawiarenkach o problemach, pomagajcie drugiemu człowiekowi, bo nigdy nie wiemy, kiedy my tej pomocy będziemy potrzebować. Bardzo często jest tak, że ludzie dzielą się na takich jednych wariatów jak my, pomagających, a drugich, którzy krytykują, a to się błyskawicznie zmienia, kiedy wszyscy mają ten sam problem. Dzisiaj, dopóki problem jest za granicą, to bardzo łatwo jest powiedzieć swoje zdanie. Ale kiedy ten problem by przekroczył granicę, a przecież nie wiemy, czy tak się kiedyś stanie, to uwierz mi i uwierzcie mi wszyscy państwo, wszyscy zmienimy błyskawicznie zdanie, wszyscy będziemy wiedzieć, że trzeba sobie pomagać, bo wtedy staniemy się równi. Dziękuję ci, Mikołaj, że chciałeś wystąpić na moim kanale i pozdrawiam. Pozdrawiam w takim razie serdecznie i zapraszam do współpracy. Dzięki, cześć.